Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny filmik taki bardziej pogadankowy, bo tylko takie mam ochotę robić ostatnimi czasy. I w tym filmie chciałbym pogadać o Sonic Szybki jak Błyskawice. Dlaczego nie mówię tutaj Sonic the Movie, ani Sonic the Hedgehog the Movie po prostu, albo cokolwiek, po prostu jak to zwykle mam w zwyczaju nazywać ten film, gdyż chcę tu bardziej pogadać o całym polskim aspekcie tego filmu, czyli no wiecie, dubbing, dystrybucja i tak dalej, co w sumie rozmawiałem na live streamie o tym, ale chciałbym to bardziej rozwinąć i trochę bardziej spójnie to mówić w tymże filmie, a nie po prostu na YOLO. Znaczy, to też jest w sumie na YOLO, bo jak zwykle nie idę z jakiegoś skryptu, tylko po prostu na żywioł idę i po prostu chciałbym to lepiej jakoś wyjaśnić. Więc zacznijmy może od pierwszej rzeczy, jaka przychodzi z tym filmem, czyli dubbing. Po pierwsze mam nadzieję, że kina będą na tyle mądre i będzie im się chciało, że dystrybutor w ogóle na to pozwoli, że będą napisy. Bo o Jezu, dubbing to katastrofa jest. Po pierwsze, co tak od razu powiem, bo to jest taka ciekawostka, jaką zauważyłem. Zmienili aktora Toma Wachowskiego w języku polskim, zmienili jego aktora głosowego. Jeśli sobie porównacie oryginalny trailer i ten nowy, jest różnica, więc nie wiem dlaczego go zmienili. Zdecydowanie był recast, czyli innego zatrudnili aktora i zakładam, że możliwe to, że na nowo linię nagrali i zaraz powiem czemu. I właśnie to jest bardzo dziwne, że tak, no wiecie, nagrali ten pierwszy trailer, tak wychodzi ten nowy design i no dobra, zmieniamy go, na według mnie gorszego aktora go zmienili. Bo jeśli sobie tak posłuchacie, to w sumie ten oryginalny aktor bardzo dobrze umiał krzyczeć. Ten nowy już niekoniecznie. Tak, tak trochę mu nie wyszło to krzyczenie w już niesławnej sceny. Miau. Po prostu ten nowy to jest dramat, jeśli chodzi o ten, jak on brzmi w tym krzyczeniu, że to jest... Nie, to jest po prostu okropieństwo. No i poza tym tak naprawdę nie słyszymy żadnych innych postaci, które mówią, poza oczywiście Jimem Carreym i Sonikiem. Jima zostawię na koniec. Sonic, według mnie, ogólnie gra go ten sam gość, który grał Po w Kung Fu Pandzie. Nie pamiętam, jak się nazywa. I przyznam szczerze, że on jest taki, że czasem mu jedne linie wychodzą, czasem mu nie wychodzą, bo on jest taki, jest dość specyficzny. Według mnie nie ma tego czegoś po prostu, żeby być Sonikiem. Po prostu, no mówię, no, czasem niektóre linie mu wychodzą, umiał krzyczeć, to mu muszę przyznać, umie krzyczeć. Inni już nie za bardzo. Inne już nie za bardzo wychodzą. Wychodzą dosyć sztucznie i prawdopodobnie to też jest wina tłumaczenia, bo tłumaczenie też jest według mnie, wypadałoby je trochę bardziej ogarnąć. To jest trochę jak problem z Sonic Forces i z Team Sonic Racing z tłumaczeniem. Więc tłumaczenie według mnie, podchodząc do tego kompletnie do dupy. Przynajmniej z tego co widziałem, a raczej słyszałem, bo zbyt tłumaczą dosłownie to wszystko. Najlepszym przykładem jest linia, którą Sonic wypowiada na samym początku traileru, czyli I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. Jestem Sonic, niebieska kulka super energii w niewiarygodnie estetycznym opakowaniu. Czyli dosłownie przetłumaczyli to słowo w słowo, jak to powinno być i teoretycznie jest to dobrze, ale to okropnie to się tego słucha. Jak zauważycie w dubbingu, który ja zrobiłem, w tym moim prowizorycznym, na którym jeszcze pracuję,
zamieniłem tą linię kompletnie, że nie jest to już, przynajmniej tą końcówkę, że powiedziałem tam, ja jestem Sonic, niebieska kulka super energii w zabójczo przystojnym w zabójczo przystojnym wdzianku. To jest zdecydowanie coś, co brzmi bardziej jak jakaś normalna osoba by to powiedziała. Ta linia, którą ja zrobiłem, jakoś mi tak bardziej brzmi naturalnie niż to, co mówi Sonic w tym nowym trailerze, w polskim. To jest po prostu dziwne. No, tłumaczenie według mnie wymagałoby pracy dużo lepszej, bo ja osobiście podchodzę do tłumaczenia tak, że nie powinno go się dosłownie robić tak słowo w słowo, jak to zrobili ludzie tłumaczący film, tylko według mnie trzeba go jakoś interpretować i może tak dopasowywać do kultury, do jakiej się tłumaczy ten film. Najlepszym przykładem jest Rayman 3 według mnie takiego tłumaczenia i ogólnie cała praca ogólnie Bartosza Wierzbiędy tutaj jest dobrym przykładem, bo on jest świetnym tłumaczem i no według mnie przydałby się do tego filmu, bo no nie jest dobrze według mnie, tak naprawdę też na przykład też wiem, że film się dzieje w Ameryce, ale to jak Sonic, ten polski Sonic mówi, czy The Rock jest prezydentem, nie dość, że jakoś dziwnie wymawia to The Rock, to jeszcze, no bo samo to, że mówi The Rock, a nie na przykład po prostu Rock, to jest strasznie dziwne. I nie wiem, technicznie no, mówię, to się dzieje w Ameryce, więc na przykład polskie nazwisko byłoby tutaj dziwne do użycia, bo ja na przykład myślałem, żeby najpierw to podpasować pod na przykład, no nie wiem, że Pazura zostaje prezydentem czy coś w tym stylu. Ale tak dużo nad tym myśląc, to nie sądzę, żeby to działało, bo jak mówię, no film się dzieje w Ameryce. I to jest to tak... Raczej pokazane to idealnie jest w filmie, że to jest Amerykanie, po prostu jakaś randomowa lokacja na świecie. Bo oczywiście gdyby to na przykład był film w świecie Sonika, to wtedy można by się pokusić o zastąpienie The Rock na przykład właśnie Pazurą, chociaż zakładam, że większość ludzi i tak w Polsce wie, kto to jest The Rock, ale nadal według mnie przynajmniej byłoby lepiej, jakby właśnie było tutaj polskie nazwisko, gdyby właśnie nie było tego aspektu, że jest to w Ameryce osadzone. Więc mówię, no tłumaczenie wypadało według mnie trochę podszlifować, tak samo jak właśnie aktorstwo. Przeważnie Sonika i ktokolwiek teraz gra Toma, wywalić go i tamten gość, który go wcześniej grał, powinien wrócić. No i Jim Carrey tutaj jest. Jimbotnik, Jim Carrey, Dr. Robotnik, jakkolwiek go sobie chcecie nazywać w filmie. Według mnie aktor, który zagrał Robotnika, to chyba będzie najlepsza rzecz w filmie. Bo na początku nie byłem fanem tego gościa. Na początku... W tym pierwszym trailerze to on brzmiał okropnie według mnie i po prostu nie dało się go słuchać. Ale teraz, to szczerze, może dlatego, że ten aktor Tomo mi tak zaniżył ekspektacje, ale po prostu teraz naprawdę brzmi dobrze. I dlatego sądzę, że możliwe, że nagrali od nowa dialogi. Bo to jest według mnie niemożliwe, że on brzmi tak okropnie w tym oryginalnym trailerze i tak dobrze w tym nowym, więc... Mówię, to jest taka moja teoria, że może nagrali od nowa te dialogi. Ale nie, Sonic to nie. Nie, Sonic mówię, Sonic jak pół na pół wychodzi. Tom jest okropny, tak do szpiku kości. Nie. To jest dramat, więc mówię, dlatego mam szczerą nadzieję, że Sonic... W ogóle ten tytuł, Sonic szybki jak błyskawica. Nie rozumiem, dlaczego dali ten podtytuł. Polska to jest dosłownie jedyny kraj, który dał temu filmowi podtytuł. Bo w innych krajach albo tłumaczyli nazwę Sonic the Movie, jak na przykład... nie wiem, Meksyk bodajże, to jest Sonic la Película. W Francji to jest bodajże Sonic la Film. Rosja to jest Sonic Beknicho. Sorry, jeśli to źle przeczytałem, nie jestem... Oczywiście nie umiem po rosyjsku w ogóle mówić, ale no, you get the point, że jest w każdym razie to Sonic the Movie przetłumaczone. Nie jestem pewien, czy jakikolwiek kraj przetłumaczył to jako Sonic the Hedgehog. Wydaje mi się, że może Turcja, ale nie jestem pewien.
Może jeszcze Japonia. Nie mam pojęcia, czy któryś z tych właśnie przetłumaczyło to jako Sonic the Hedgehog, czy wszyscy chcieli po prostu zostawić nazwę Sonic the Movie. Ale w każdym razie tak się właśnie stało, że większość po prostu przetłumaczyła Sonic the Movie. Ja się od początku bałem o przetłumaczenie właśnie Sonic the Hedgehog. Bo najpierw myślałem, albo zostawiam Sonic the Hedgehog normalnie i po prostu będzie cool. I byłem szczerze powiedziawszy fajn z tym. Później się zacząłem obawiać, że na przykład dadzą Yesh Sonic, co oczywiście Yesh jest dużo krótsze niż The Hedgehog, albo samo The Movie. Więc musieliby co najwyżej albo to walnąć to Yesh takie ogromne, albo komicznie małe. Ze swoją drogą Turcja chyba właśnie przetłumaczyła Sonic the Hedgehog. I zrobili to tak, jak się spodziewałem, że będzie w Polsce, że po prostu to Yesh u nich, bo oczywiście to nie jest Yesh, tylko ja po prostu tak to tłumaczę. Yesh jest u nich malutkie bardzo i postawili to na górze, nad napisem Sonic. I właśnie myślałem, że właśnie tak to będzie zrobione w Polsce, że będzie po prostu Yesh Sonic. W życiu bym się nie spodziewał podtytułu. I dodatkowo tak gównianego, tak? Sonic, szybki jak błyskawica, no fajnie. Jakbyśmy nie wiedzieli, że on jest szybki i jest to dosłownie wszędzie pokazane, że on jest szybki. Dziękuję, że musielibyście to jeszcze sprecyzować w tytule, że jest szybki. Naprawdę nie wiedziałem, że jest szybki. O Jezu, mam takie duże problemy z tym tytułem. Kto na to wpadł? Ja rozumiem, że mogli myśleć, że Yesh Sonic będzie brzmiało głupio, co z tego, że to był oryginalny tytuł filmu. Ale nie. Ja bym już zostawił Sonic the Hedgehog, tak szczerze. Tak po prostu bym zostawił Sonic the Hedgehog, albo po prostu samo Sonic dał. Bo chyba jest, wydaje mi się, jeden kraj, który zostawił po prostu Sonic i nie dał ani the Hedgehog, ani the Movie, ani cokolwiek, po prostu jest Sonic. Więc to jest jeszcze to, I guess. Więc mogli zostawić tak naprawdę samo Sonic i nikt by się nie przyczepił. Więc nie, ja nie wiem, kto na to wpadł. Ja bym zwolnił gościa, który to zrobił. No i dochodzimy do kulminacyjnego punktu tego jakże świetnego programu, czyli dystrybucja filmów w Polsce. Jak już wspomniałem o tym, że mam nadzieję, że będzie to uwzględniało napisy, a nie tylko sam dubbing, bo na dubbing mam nadzieję, że w ogóle nie pójdę, że nie będę musiał pójść, ale jeny. Dystrybucją filmu zajmuje się firma Tylko Hity. I zajmowali się oczywiście tym od początku i tak dalej. No i przyznam szczerze, że jest to koszmar. Po prostu PR tego filmu w Polsce jest beznadziejny. Jest do dupy i nie nadaje się do niczego. Wyobraźcie sobie, że ja tak naprawdę na przykład zobaczyłoby się tylko mam osobną sekcję dla Sonic the Movie na moim Discordzie i praktycznie postuję tam codziennie jakieś newsy, cokolwiek, jakieś po prostu cokolwiek związanego z promocją do tego filmu i zrobiłem prawdopodobnie 100 razy więcej dla promocji tego filmu, chociaż dla tej małej mojego community na Discordzie zrobiłem 100 razy więcej prawdopodobnie niż jakakolwiek dystrybucja polska tego filmu. Faktem, większość z tego to po prostu repostuje newsy z innych krajów, bo oczywiście inne kraje jak Niemcy, Brazylia, Meksyk, oczywiście International, czyli międzyświatowy Twitter Sonica, japoński Twitter, to zwykle repostuje stamtąd rzeczy, bo zwykle to są jedyne rzeczy, jakie dostarczają newsy o tym filmie. Zrobiłem 100 razy więcej dla tego filmu niż dystrybutor jego oficjalny. Na serio, na przykład polski plakat. Chyba go znalazłem dopiero 2-3 tygodnie po premierze trailera. Bo sobie randomowo stwierdziłem, założę Instagrama, może tam coś poszukam. Zrobiłem to, poszukałem i znalazłem jeden dodatkowo trochę ucięty plakat. Później poszukałem na Facebooku, to chyba jakiś tydzień później. I znalazłem już w pełnej rozdzielczości, pełny ten plakat polski. Tylko był w dodupy rozdzielczości, to jest... Szukałem w wielu rozdzielczościach plakat ogólnie filmu i
muszę powiedzieć, że polski plakat to jest w najniższej rozdzielczości, jaki widziałem ten. To jest takie moje już w sumie bardziej takie moje osobiste wywodzenie się na ten temat, bo ja bardzo bym chciał te plakaty mieć wszystkie w bardzo dobrej rozdzielczości, a z tym polskim po prostu się nie da, bo ten polski nawet nie jest w HD. Nawet nie jest w rozdzielczości HD, nawet nie wiem nawet czy nie jest w pół HD, nawet nie wiem czy jest. I po prostu to jest smutne według mnie, że tak to jest do dupy przedstawione. Nie zdziwiłbym się, jakby na przykład żadnej promocji nie było w kinach. Że w sensie, no bo wiecie, no w innych krajach to mają te różne statuetki, można powiedzieć, Sonika, jakieś duże plakaty, przy których można sobie zrobić zdjęcie. Nie zdziwiłbym się, jakby w ogóle tego nie było w Polsce. Już nawet nie wspomnę o promocjach typu, nie wiem, kubełki z jakimś nadrukiem Sonika czy coś. Ale no, nie wiem, po prostu mówię, że wątpię, żeby coś takiego było. Chociaż chciałbym bardzo, żeby to było. To nie sądzę, żeby to było. I po prostu to jest na serio smutne, bo chciałbym bardzo, żeby ten film miał sukces. Jak bardzo promują go inne kraje. Ale tutaj to jest po prostu taka magiczna cisza. Po prostu nic o tym filmie nie ma. Nie ma nawet polskie... Znaczy rozumiem, że Polska to nie jest jakiś taki wielki kraj, który miałby jakikolwiek tak naprawdę wpływ na temat sukcesu tego filmu. Może dlatego tak bardzo mało czegokolwiek było w procesie tłumaczenia i aktorstwa. Ale... Nie, to jest dramat, actually. Ja szczerze bym sam mógł lepiej poprowadzić całą kampanię tego filmu w Polsce niż to, co się teraz dzieje. Bo mówię, jak ja musiałem naprawdę się wgłębiać, żeby szukać tego plakatu, niż po prostu, nie wiem, wpiszę samo Sonic szybki jak błyskawica i nagle plakat mi wyskoczy, to jest... Już nawet nie wyskakuje mi... Nie wspomnę o tym, że jak wpiszecie sobie, już nawet to sprawdzę, żeby nie było, że ja oszukuję. Sonic szybki jak błyskawica, plakat. Nawet sobie wpiję na grafikę. Pierwsze 5 to są plakaty, no nie, dobra. Pierwsze 4 to są plakaty angielskie, co z tego nawet, że 3 z nich to są plakaty ze starym designem. 5 jest rosyjskim plakatem starego designu i dopiero 6 jest plakat Sonic szybki jak błyskawica w rozdzielczości 224x329 pikseli. Dramat, według mnie po prostu. Dodatkowo ten plakat jest tak do dupy zrobiony przez podtytuł. Rzeczywiście musieliśmy wpasować mniej więcej, jak to wygląda w oryginalnej wersji tego plakatu angielskiej. I wychodzi na to, że jak już dochodzi do tego błyskawica, to ledwie się to da przeczytać, bo tak już jest to wszystko wciśnięte. Nawet zrobiłem, powiedzmy, swego rodzaju remake tego plakatu w wyższej rozdzielczości, używając oryginalnego plakatu i zupscalowanego tego. Oczywiście nie w takiej małej rzeczywistości wziąłem, bodajże ten z Facebooka, który był jeszcze mniej więcej jakoś czytelny. I udało mi się go jakoś uratować. Ale nie, po prostu jestem zawiedziony. Jestem bardzo zawiedziony tym, jak to jest traktowane w Polsce, biorąc pod uwagę, że bądź co bądź, Sonic jest... Może nie powiedziałbym, że fest popularny? Ale jak porównując na inne kraje, ma strasznie dobre... ma strasznie dobry odbiór w Polsce. Na przykład Sonic Forces, tak szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że najlepszy odbiór miał właśnie w Polsce. Możliwe oczywiście jest to, nie ukrywam, że Sonic Forces był pierwszą grą Sonica z polskimi napisami. Na przykład ludzie, którzy nie rozumieją języka angielskiego i młodsi odbiorcy mogli być bardzo szczęśliwi, że będą mogli rozumieć, co się w grze dzieje. Fakt, tak, bez dubbingu, ale zawsze jest ten tekst. I może przez to trochę
bardziej na to pozytywnie patrzyli niż reszta świata, na Sonic Forces. Team Sonic Racing nawet nie wiem, jaki odbiór miał w Polsce, ale zakładam, że mógł też być lepszy niż w innych krajach, właśnie przez sam fakt tego dostania języka. Ale nie, wiem, że bardzo się powtarzam, ale nie, to jest okropne. I naprawdę jest mi bardzo z tego powodu przykro, że tak się dzieje dla tego filmu w Polsce. Możecie słyszeć, że mi bardzo zależy na tym filmie i ja tego nie ukrywam. Ten film, bardzo mi na nim zależy, żeby miał sukces. I widzieć coś takiego jest dla mnie bardzo smutne, że tak po prostu jest zlewany. Bo oczywiście pewnie by to inaczej wyglądało, jakby na przykład, nie wiem, Disney był odpowiedzialny za ten film. Po prostu Polska by się rzucała po prostu na promowanie tego filmu jakkolwiek się da. A tak to, no, Paramount Pictures, no jakiś tam Sonic, no to tam, nie wiem, zrobimy 8 postów na Facebooku, co w ogóle akurat sprawdziłem, ile jest postów na Facebooku o Sonic Szybki jak Błyskawica. Jest ich 8, z czego 4 to są albo sam trailer, albo link do niego. Więc jest 4 posty po prostu promujące film, tak bez niczego. I ojeju, nie. Szczerze nie wiem, jaki będzie sukces tego filmu w Polsce. Nie spodziewam się wielkiego. Ale no, nie widzę dobrej przyszłości dla tego filmu w Polsce. Mam nadzieję, że reszta świata doceni ten film. A Polska po prostu jakoś się, nie wiem, nauczy, że no wiecie, jak dystrybujemy jakiś film, to fajnie by go było reklamować, bo nam się pieniądze z tego nie zwrócą. Tak troszeczkę. Wiesz, w sumie patrząc na to, jak bardzo mało uwagi w ogóle czegokolwiek wkładają do tego filmu, to w Polsce to jest po prostu, to nie sądzę, że jakoś dużo wydali na niego, więc może z samego po prostu oglądania przez, nie wiem, 40 osób, jakie na to pójdzie, zwróci im się koszt tego wszystkiego. Ale nie, dramat po prostu to jest. I na tym chyba zakończę, na tym moim rancie jednym wielkim, jak bardzo do dupy wszystko jest w Polsce, jeśli chodzi o Sonic Szybki jak Błyskawica. Oczywiście zapewne usłyszę wiele opinii w komentarzach, że co ty gadasz, dubbing jest świetny, ty się tego przyczepiasz, bo ty zawsze się przyczepiasz do dubbingów polskich. Ale w sumie nie mam do tego żadnych kontrargumentów. Przyczepiam się, bo mi na tym zależy po prostu. I chcę jak najlepiej dla tego produktu i dlatego się przyczepiam. Nie mówię dlatego, że jest to do dupy, bo do dupy. Bo ale się teraz usprawiedliwiam. Winny się tłumaczy. Ale nie przyczepiam się do dubbingów, dlatego że to dubbing i ja mam po prostu jakiś ból dupy do Polski. Bo ja doceniam dubbing zrobiony dobrze i przede wszystkim tłumaczenie zrobione dobrze. Patrz tutaj Rayman 3, Różowa Pantera, obie części. To jest dubbing zrobiony dobrze. I zaraz jak mi ktoś powie Wiedźmin, to zastrzelę chyba, bo Wiedźmin to jest produkcja polska, więc to nie jest dubbing. Wiedźmin to nie jest dubbing. To od razu muszę powiedzieć. Żeby nie było ból dupy do mnie, o co z Wiedźminem? Wiedźmin jest do dupy pewnie, co nie? Dubbing... W Wiedźminie dubbing jest angielski, ale polski to jest oryginalny cast i do niego się ludzie dopasowują, aktorzy z innych krajów, a nie jak w przypadku powiedzmy właśnie Sonic Szybki jak Błyskawica, że aktor się dopasowuje do Bena Schwartza. Więc teraz macie jakieś wyjaśnienie, jak to rozumieć? Chyba tak, coś w tym stylu. Więc oczywiście możecie wyrazić swoją opinię na ten temat. To jest wszystko ode mnie, ten mały mój rant. Paramount, jeśli chcecie dobry advertisement tego filmu w Polsce, zadzwońcie do mnie. Ja go zrobię 100 razy lepiej. I no, to tyle. Więc dzięki wam za oglądanie. Mam, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa!